Panie Piotrze, jest Pan prezesem Stowarzyszenia Róża. Chciałbym zapytać o początki, o genezę tego stowarzyszenia. Dlaczego to stowarzyszenie zostało powołane do życia i kiedy? Stowarzyszenie Róża zostało powołane do życia w 2003 roku jako Stowarzyszenie Przyjaciół Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i stąd ta nazwa Stowarzyszenie Róża. Rozalia Celakówna była postacią bardzo ważną dla wielu osób, głównie w Małopolsce, w Krakowie. I te osoby, które darzyły Rozalię wielką czcią, a jednocześnie inspirowały się jej życiem i misją, postanowiły zorganizować się w celu szerzenia tej misji i dzieła intronizacji Jezusa Króla, które wynika z Pism Rozalii. Zanim przejdziemy do tego, czym się zajmujecie, to proszę nam przybliżyć postać właśnie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Rozalia Celakówna urodziła się w Jachówce pod Krakowem, właściwie koło Makowa Podhalańskiego, więc to jest to około 40 km od Krakowa. Wychowała się w prostej wiejskiej rodzinie, ale rodzice przekazali jej wartości religijne, wychowali ją w wierze. I Rozalia Celakówna od najmłodszych lat rozumiała znaczenie i wartość bliskiej relacji z Panem Jezusem. Rozalia Celakówna też odkryła wagę i znaczenie tego, jak istotny w życiu jest Pan Jezus. I w pewnym momencie też, kiedy zaczęła otrzymywać od Pana Jezusa wyraźne znaki, że ma Jemu służyć, oddać Jemu życie, wkroczyła na ścieżkę służby chorym jako pielęgniarka. I jako pielęgniarka, pracując w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie, osiągała do szczyty świętości, przede wszystkim jeśli chodzi o heroiczność cnót w służbie tym cierpiącym, ale jednocześnie ludziom pochodzącym z trudnych środowisk, dlatego że pracując z osobami głównie chorymi na choroby weneryczne, stykała się z osobami, które jeśli chodzi o poziom moralny, były dla niej wielkim zaskoczeniem, a sposób ich bycia, rozmowy, które te osoby prowadziły, no, wywoływały w niej wstrząs. Mimo wszystko jednak rozumiała, że musi im służyć nie tylko ze względu na to dobro fizyczne, ale także ze względu na dobro duchowe. Modliła się za te osoby, towarzyszyła im, kiedy przygotowywały się na to już ostateczne spotkanie z Panem Jezusem. I wiele dusz uratowała swoją modlitwą i swoją postawą. Oprócz tej heroiczności cnót, ona również była mistyczką, czyli miała swoje przeżycia mistyczne. Czy jakoś mógłby Pan przybliżyć, na czym to doświadczenie mistyczne polegało? Rozalia Celakówna przekazała w swoich pismach, w wyznaniach z przeżyć wewnętrznych i w listach do kierownika duchowego wiele informacji dotyczących tego, co dane było jej zobaczyć i usłyszeć. I zasadniczą treścią tych objawień jest to, że Pan Jezus wzywał ją do intronizacji, do tego, aby poprzez akt, który miał być dokonany przez władze świeckie i duchowe, Polska uznała Jezusa Chrystusa za swojego króla w całym narodzie. I to właśnie takie szczególne i wyjątkowe, że Pan Jezus wzywał ją do tego, aby zarówno władze duchowe, jak i świeckie uznały Pana Jezusa za króla. Ale też w pismach Rozalii wyraźnie wybrzmiewa, że nie chodzi tylko i wyłącznie o sam akt, ale ten akt ma być potwierdzony nawróceniem. Jednocześnie w pismach Rozalii bardzo mocno wybrzmiewa treść, można powiedzieć, o charakterze apokaliptycznym, dlatego że Pan Jezus zapowiada surowe kary, które spadną na Polskę, jeśli Polska się nie nawróci. I wiemy o tym, że niestety ten akt intronizacyjny nie został przeprowadzony przed II wojną światową. I można powiedzieć, że to ostrzeżenie, które wówczas wybrzmiewało w przekazach, które miała Rozalia Celakówna, nie zostało
potraktowany na tyle poważnie, żeby odwrócić te negatywne, tragiczne konsekwencje zła, które spadły później na nasz naród. Czy można by powiedzieć, że doświadczenie II wojny światowej, później ten czas komunizmu w Polsce, to była ta kara, którą Pan Jezus zapowiadał służebnicy Bożej w swoich objawieniach, tak? Tak to odczytujemy, bo też to tak wynika z jej pism. Ona już na początku II wojny światowej, widząc co się dzieje w 1939 roku, pisała wyraźnie, że mimo wszystko ma nadzieję, że jednak Polska w końcu zrozumie, że Jezus jest jej królem, że należy Jezusa uznać za króla i dostawała od Pana Jezusa wciąż ten przekaz bardzo wyraźny, że to dzieło jednak się dokona, że mimo iż w tamtym momencie Polacy nie podjęli drogi nawrócenia, odwrócenia się od grzechów. I tutaj Rozalia wyraźnie mówi przede wszystkim od grzechów nieczystości, ale też od grzechów związanych z morderstwem i ona tam wyraźnie mówiła o bardzo poważnym problemie zabijania nienarodzonych. O nienawiści, która się pojawia w sercach Polaków i która się przekłada na życie społeczne. I to są takie problemy, które okazuje się, że są wciąż aktualne, bo my nadal widzimy ten problem demoralizacji, która prowadzi do czynów, no, które są wyrazem nieczystości w sferze płciowej, w sferze seksualnej. Widzimy, że jest wciąż problem dotyczący ochrony życia i widać to w naszym życiu społecznym, że wielu Polaków no, wciąż jednak opowiada się za możliwością zabijania dzieci nienarodzonych. W związku z tym ten problem, który się pojawia w pismach Rozalii, nadal jest aktualny i też wciąż aktualne jest to wyzwanie, aby odwracać się od nienawiści, żeby z naszych serc, z życia społecznego wyrugować taką postawę. Więc widać, że to, co Rozalia podkreślała, czy Pan Jezus podkreślał, zwracając się do Rozalii, to jest wezwanie, które nie straciło na aktualności i przypominanie tego, że Jezus nas wzywa do odejścia od takich postaw, do nawrócenia, do takiej autentycznej miłości do drugiego człowieka, to jest wciąż aktualne. Dlatego to nasze spotkanie związane z Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla, nagłaśnianie tego, do czego Jezus nas wzywa, jest bardzo ważne, także w naszych czasach. No to właśnie, jakie zadania sobie stawia wasze stowarzyszenie? Z tego kontekstu, który Pan powiedział, już pewne rzeczy wynikają. Konkretnie jakie podejmujecie działania? To, co teraz obecnie jest takim zasadniczym celem Stowarzyszenia Róża, to docieranie do przede wszystkim Polaków z treścią jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tak, żeby na różne sposoby starać się promować treść tego aktu, a jednocześnie zachęcać do wypełniania zobowiązań zawartych w tym akcie. Żeby kolejno te treści, które tam się pojawiają, takie zasadnicze, żeby uznać Jezusa za Króla w swoich sercach, w swoich rodzinach, ale też później w środowisku, i w parafiach, i w miejscach pracy, a przez to stopniowo także w całym narodzie, tak żeby całe nasze życie narodowe było podporządkowane prawu miłości Jezusa Króla. Więc to jest taki zasadniczy cel. A jeśli chodzi o praktyczne formy realizacji tego celu, to staramy się być obecni w mediach społecznościowych, także poprzez stronę internetową i poprzez konta w mediach społecznościowych przekazywać te treści systematycznie, żeby poprzez te kanały docierać do osób, które no, mogą się tym zainteresować. To jest jedna strona. Kolejna, to staramy się docierać także do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ogólnopolskiego konkursu Jezus Chrystus naszym Królem. Tutaj we współpracy z zespołem do spraw ruchów intronizacyjnych przy Konferencji Episkopatu Polski, a szczególnie dzięki wsparciu delegata Episkopatu, czyli księdza biskupa Stanisława Jamrozka, możemy z tym konkursem docierać praktycznie do młodzieży w całej Polsce, dlatego że poparcie biskupa pozwala także na to, żeby w poszczególnych diecezjach wydziały katechetyczne nagłaśniały ten konkurs.
i od 5 lat, odkąd organizujemy ten konkurs w związku z jubileuszowym aktem, rzeczywiście setki prac napływają z całej Polski, co pokazuje, że katecheci, którzy no, mogą promować ten konkurs, docierają do dzieci z tą treścią. To znaczy, że Pan Jezus jako król jest dzieciom bliższy. Więc konkurs no, adresowany do dzieci i młodzieży oraz ścisła współpraca w ramach ogólnopolskiego dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla z innymi grupami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami intronizacyjnymi w Polsce. Tak jak na przykład dzisiaj gościmy w Warszawie na kongresie, który jest organizowany właśnie we współpracy wszystkich tych grup intronizacyjnych. Takie przedsięwzięcie duże dla jednej organizacji byłoby trudne do zrealizowania. Natomiast gdy połączymy siły w ramach właśnie ogólnopolskiego dzieła intronizacji, możemy dokonywać właśnie takich, czy podejmować takie większe inicjatywy. To się już odbywa, można powiedzieć, kolejny raz, chociaż nie na taką skalę, dlatego że dotychczas to było doroczne spotkanie rocznicowe w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, dwudniowe, w ramach sympozjów poświęconych królowaniu Pana Jezusa w Polsce. W ubiegłym roku to było niestety bardzo ograniczone ze względu na obostrzenia sanitarne. Natomiast obecnie w tym roku udało nam się zorganizować wspólnie tutaj w Warszawie Ogólnopolski Kongres. I w ramach działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla podejmujemy takie działania, chociażby jak publikacje materiałów z sympozjów, na pewno też ukaże się publikacja pokongresowa. Uważam, że bardzo ważną inicjatywą było opracowanie modlitewnika dla czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, który został opublikowany oczywiście za zgodą władz duchownych. To jest bardzo istotne, dlatego że dotychczas w poszczególnych grupach funkcjonowały różnego rodzaju modlitwy czy akty, w których wierni mogli się zwracać do Jezusa Króla i przyjmować Go jako swojego Pana i Władcę, a jednocześnie tutaj w ramach tego modlitewnika mamy zbiór takich form, które można stosować spokojnie zarówno w modlitwie prywatnej, jak i w modlitwie wspólnotowej w Kościele. Na przykład właśnie w grupach, które mogą gromadzić się w parafiach. Inną taką ważną inicjatywą jest opracowanie nowenny przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla. I tutaj właśnie w ramach ogólnopolskiego dzieła intronizacji czy modlitewnik, czy ta nowenna zostały dostarczone praktycznie do wszystkich parafii w Polsce, co jest dużym przedsięwzięciem, więc każdy z duszpasterzy w Polsce może z takiego materiału skorzystać, tak żeby też pomóc swoim wiernym w przygotowaniu. Inne publikacje, na przykład związane z formacją. Tutaj już ja mogę się pochwalić wydaniem kilku takich broszurek zawierających treści formacyjne, czy dotyczące samego aktu, czy dotyczące dekalogu z perspektywy królowania Pana Jezusa, czy dotyczące życia sakramentalnego właśnie w kontekście królowania Pana Jezusa, tak żeby osoby zrzeszone w ruchach intronizacyjnych mogły z tych materiałów korzystać. Oczywiście inni z osób zrzeszonych w ramach ogólnopolskiego dzieła intronizacji też wydają swoje publikacje, czy śpiewniki, czy modlitewniki, czy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. I to wszystko naszymi, można powiedzieć, takimi drogami dociera do wiernych, można powiedzieć, w tysiącach w tym momencie. Stowarzyszenie Róża ma swoją siedzibę w Krakowie, ale to nie jest stowarzyszenie mieszkańców tylko Krakowa. Członkowie mogą należeć, znaczy z całej Polski do stowarzyszenia. Ile członków jest? No i jak można dołączyć do waszego stowarzyszenia? Bo myślę, że jesteście otwarci. Może ktoś z naszych widzów by chciał też wziąć udział w tych pracach, które stowarzyszenie podejmuje. Stowarzyszenie Róża rzeczywiście zrzesza osoby z całego kraju. A właściwie to nawet z Polonii zagranicznej, więc rzeczywiście można powiedzieć, że ma charakter ogólnopolski.
z różnych stron naszego kraju osoby się zgłaszają, które chcą się angażować w działalność tego stowarzyszenia. Więc no, nie mamy charakteru takiego czysto lokalnego, chociaż można powiedzieć, że zdecydowanie większość członków stowarzyszenia to są osoby z Krakowa i okolic. I oczywiście jak najbardziej zapraszam wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Róża. Myślę, że taką formą, która mogłaby być atrakcyjna i przyjazna, to jest inicjatywa, którą podjęliśmy właśnie znów dzięki poparciu księdza biskupa Stanisława Jamrozka, tworzenie przy parafiach grup apostołów Jezusa Króla. Biskup Stanisław Jamrozek wyraził zgodę na to, aby takie grupy o charakterze modlitewno-formacyjno-ewangelizacyjnym powstawały przy parafiach. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, proszę się skontaktować ze Stowarzyszeniem Róża najprościej poprzez stronę intronizacja.pl, gdzie można znaleźć adres mailowy. Jest tam także numer telefonu, można zadzwonić, porozmawiać, napisać. I wtedy już konkretne, szczegółowe informacje jesteśmy w stanie przekazać, jak można się zorganizować, na przykład właśnie w swojej wspólnocie parafialnej, żeby podejmować w praktyce to dzieło intronizacji Jezusa Króla. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Również dziękuję.